Cześć wszystkim, znowu PN7, a to dalszy ciąg Arkanum. Dobra, wyszliśmy z tego przejścia. Zajdziemy jeszcze do tej wioski. Może znajdziemy jeszcze tam coś ciekawego do złupienia. No a potem wracamy na kontynent. Więc po kolei. Gdzie małpko biegniesz? Okej. Jesteśmy w tej wiosce znowu. To skrzynię chyba złupiliśmy. Tak. Tutaj jest jeszcze troszkę budowli. Ale chyba nic ciekawego. Dobra, żeby wyjaśnić, co to za zadanie generalnie tutaj się znajduje w tej wiosce. Jeżeli przyszlibyśmy do Nasruddina ze złą karmą, to Nasruddin nie byłby zbyt chętny w pomocy nam. I wtedy kazałby nam wykonać tutaj zadanie, zabić tutaj jakąś bestię, która zniszczyła tą wioskę i to by wszystko by naprawiło, byłoby ok. No, ale jakoś nie widzę jakoś tej bestii, więc... Więc może już po prostu te, które wcześniej pozabijaliśmy. Te się liczyły. Dobra, nieważne. Szukam jeszcze, czy jest tu może coś jeszcze ciekawego. Nie widzę nic. Tylko po prostu więcej dżungli. Okej, dobra. Punkcik w siłę. A, 405 poziom, więc mogę wziąć 2 punkty do siły. Fajnie, mam teraz premię do obrażeń 3. I mogę już korzystać jednocześnie z toporu i z tej mojej tarczy. Komu ją oddam? Chyba Hormonowi. Tak, dalej. Czy to jakoś zmniejszy mój atak? Nie. Okej, więc bez problemu. Możemy tak nie uwadać. Okej, dobra, jak co... Każdy piąty poziom, przyjrzyjmy się reszcie naszych bohaterów. Virgil, Virgil. Okej, walka wręcz wymaksował. I zręczność. No to kondycję, siłę woli. No sporo many i życia. Z czarów pewnie nic tam... O! Wymaksował... Maksował białą nekromancję i wziął też przyzwanie nieumarłego z czarnej. A poza tym chyba on nic, żadnych innych czarów nie uczy się. Dobra, to dalej. Magnus. Okej, uniki walkę wręcz wymaksował, siłę chyba troszkę podpakował. A poza tym chyba nic więcej. Dobra, Raven. Okej. Ucznictwo, uniki, walkę wręcz nadal badziewna. Siłę woli chyba podrasowała. Czy coś się nauczyła? Białą nekromancję ma wymaksowaną. Oraz magię wody, chociaż nie wiem, czy nie miała tych wcześniej. Okej, dobra. Jedziemy dalej. Smithy. Siłę woli ma wymaksowaną i zręczność. Niedługo wymaksuje walkę wręcz i uniki. A magię to on chyba już miał wcześniej też wymaksowaną, te swoje ulubione. Tak. Niewidzialność ma, ciekawe. Jezyryczny potwór, zaburzenie widzenia. Ciekawe czary on praktykuje. No, chyba sporo nowych czarów się nauczyło tam ostatnio, kiedy patrzyłem. Dobra. Dalej. Woromon! Dalej nie pakuje nic w uniki. Chyba siłę troszkę podwiększył i kondycję. A z czarów... Z czarów dalej niewiele umie. Ognistą kulę już umiał. O, chyba magię ziemi się nauczył. Wcześniej chyba tego nie miał. Dobra, co dalej? Jormund. Walka wręcz nadal słaba. A czary. Kondycję ma sporą. Co jest całkiem fajne.
Ponieważ kondycję zwiększa szybkość leczenia, czyli również szybkość odzyskiwania many. A krasnoludy, jak już mówiłem, mają 2 razy większy koszt wszystkich zaklęć. Okej, tyle jeżeli chodzi o jego. A pies, no cóż, u niego chyba się tam niewiele nie zmienia. Pakuje sporo w życie po prostu resztę punktów, ponieważ w sumie nie ma za bardzo co więcej. No i dobra. Tyle. Pies stał się naprawdę czołgowaty. 200 punktów zdrowia to 2 razy więcej niż reszta z nas przeciętnie ma. Dobra, nieważne. Dobra, a dzisiaj co będziemy robić, jak już wrócimy? Jak mówiłem, a wcześniej, chcę oddawać ofiary wszystkim bóstwom w Arkanum. Dopiero ukończyliśmy pierwszy krąg. No w sumie lepiej byłoby... Nie, do Ashbury nie. Ashbury jest dalej. Dobra, tutaj jest zaparkowany statek. Musimy teraz wyjść z miasta. Troszkę nam zajmie. Aż w metrze już nie chcą nas widzieć. Tak jak... Okej, tak jak zacząłem. Chcę oddać wszystkie ofiary. Kończyliśmy dopiero pierwszy krąg. Krąg dobrych bóstw. I teraz mamy jeszcze krąg zła. I na końcu krąg równowagi. I każdy zawiera po 5 bóstw. Więc przez najbliższych kilka odcinków będziemy sporo chodzić po Arkanum. Czy wszystkie poznajdujemy. W sumie jednej lokacji jeszcze nie mam, ostatniej. To przejście Gorgota, co jest pomiędzy Kaladonem a Tarantem, którego nie udało mi się wcześniej znaleźć. Cóż, będę musiał teraz je znaleźć. Znaczy nie, będę mógł tej ofiary oddać. Dobra. Pierwszy bóg, który się damy, to do Torga. Nie wiem, czy czytałem jego, co on tam ma napisane na ołtarzu, ale przeczytam jeszcze raz. Dobra, Torgu, co ty tam masz? Wielki Torgu, silny Torgu, znasz nasze kości i krew. Wielki Torgu, silny Torgu, jak powód, silny twój gniew. Stary Torgu, mądry Torgu, twoje dzieci drogę zgubiły. Stary Torgu, mądry Torgu, ich serce cenę spłaciły. Wielki Torgu, silny Torgu, rubiny składamy ci w ofierze. Wielki Torgu, silny Torgu, jeden twój, póki mnie śmierć nie zabierze. Jam twój. Okej. Okay. Tam dosyć tłumaczy, co trzeba dać. Okej, co to mi dało? W sumie nie wiem, chyba kondycję mi zwiększyło. Dobra. I teraz właśnie musimy udać się do Kaladonu. Więc naokoło. Tędy. I tutaj jest ołtarz Bola. Ale mam nadzieję pójść też do Kaladonu i znaleźć tą całą przełęcz Gorgota. Chyba w którymś barze powinniśmy porozmawiać z barmanem, czy coś takiego. Co może być problem, ponieważ w jednym barze się ludzie wszyscy na nas obrazili, jak zabiliśmy tego gościa złego. Więc chyba nie chcieli z nami rozmawiać. Okej. Mi się. Poza tym już w sumie no cały czas kończą się już nam rzeczy do robienia w Arkanum. Zwiedziliśmy większość lokacji w grze. Wendigrod, jak już je znajdziemy, będzie
chyba naszym ostatnim takim dużym, w sumie ostatnim chyba w ogóle podziemiem, czy lokacją, którą zwiedzimy. Nie gońcie się z nim. Okej. Ale wcześniej będziemy musieli jeszcze odwiedzić jedno miejsce, Tulle. Mamy tam jedno zadanie już w Tulli. Znaczy mamy znaleźć lek na wielkołactwo dla tej panienki z Koladą. Więc jeszcze troszkę porobimy rzeczy, ale to już niedługo koniec, proszę Państwa. Dobra. Tutaj gdzieś się znajduje to przejście Gorgota, tylko próbowałem chyba tędy samemu chodzić, w sumie. Wiecie co? Spróbuję jeszcze raz tutaj samemu przejść jakoś. Może się zaznaczy? Albo nie, gdzieś tutaj może jest. Okej. Dobra, nieważne. Albo wiecie co, jeszcze przejdę się tutaj. Zobaczę. Nie, tutaj nic nie ma. I tutaj mi nic nie znalazło. Może tutaj gdzieś? Nie. Dobra, przejdziemy się do Bola, potem do Caladonu. I zobaczymy. Jeżeli nie, to jeżeli się nie uda mi znaleźć tej lokacji uczciwie, to mogę znaleźć, poszukać w internecie jej współrzędne. Wtedy na pewno uda mi się ją znaleźć. Dobra. Wolno, mądry złodzieju. Progo, uważne oko, cieniu, jesteś tu i nie jesteś, ręko, jesteś tu i nie jesteś, bolo, twarz, bólu, droga, drogo, twarz złości, dusze, jesteś tu i nie jesteś, progo, jesteś tu i nie jesteś, bolo, Boże, złodziei, jednoręki, Boże, złodziei, ten pierścień jest tu i go nie ma, twoje błogosławieństwo jest tu i jest tu. Ach, bez sensu. Dobra, jemu musimy ofiarować jakiś pierścień, akurat mamy jakiś pierścień. I co nam to dało? Coś ze złodziejstwa. Tak. Kradzież kieszonkową. Nie potrzebujemy tego. To ruszajmy do Caladonu. No i dobra. Karczmę pod grzybkiem. Że tutaj Kitzel Price. Powyżej Lehabo. Okej. Nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Muhammo. Ostatnio wszyscy mówią, że... Ta, on już nie ma nic do powiedzenia. Po prostu siedzę i popijam sobie czasu do czasu. Okej, okay, na nic nie ma też nic do powiedzenia. Pogramy... Intelekt, co? Że się pieca ten, że za ten, który nie będziesz znał odpowiedzi. Okej, okay, zapiszmy grę, zobaczmy co to za pytanie. No, już nie chcę z nami rozmawiać, trudno. Co wiesz, przyjacielu? Nic. Wszyscy są tutaj niemili. Zbroje kaladońskie?
Nie, tego szukamy. Płacząca cebula. Ale te mi elfy są niemiłe. Daj coś do picia. Nie ma nic do powiedzenia. A tutaj nikt mi nie, nic mi nie chce powiedzieć. No, też nie ma nic do powiedzenia. Dobra, czy są jeszcze jakieś inne bary w Kaladonie? Tutaj porozmawiałem już ze wszystkimi. Dobra. Nie widzę nic. Nie widzę nic takiego. Dobra. Musiał jeszcze poszukać, jak znaleźć tą lokację. A w tym czasie mamy jeszcze parę miejsc do odwiedzenia, więc... maksymalna ilość punktów. Dobra, następny jest Kerlin. On się gdzieś na północ od gór szarych znajduje. Więc chyba nawet nie będziemy potrzebowali używać tej przełęczy. Żeby tam się dostać, ale dobra. Jest tutaj. Dobra, ruszajmy w drogę. Ta, to będzie długa wyprawa. Cześć, smoczki. Nie chciałem ich atakować pierwszych. W bengalijskich jaskiniach, jak się przekonaliśmy, to nie zawsze jest dobry pomysł. A co już poza tym? Właśnie. Są jeszcze dwie ukryte lokacje do odwiedzenia. Lokacje, których w ogóle nie ma na mapie. Dostać się można do nich tylko znając ich konkretne współrzędne. Jeśli co do piksela kliknie na mapie określoną współrzędną, to w ten sposób można dostać się do dwóch sekretnych lokacji. Jedna z nich to jest cmentarz, na których znajdują się nagrobki twórców gry. A inna to, cóż, troszkę ciekawsza lokacja. Odwiedzimy te dwie lokacje gdzieś tak przed wybraniem się przed wybraniem się do tego miejsca złego otchłani. Właśnie, to słowo mi wpadło. Tak, z ciekawości. Pokażę wam. Lampion śmierci. To chyba ten lampion, którego kiedyś tam szukałem. Nie. To nie on.
W pewnym momencie gracz chyba sobie mogłaby dać z tymi spokój z tymi losowymi atakami. U mnie na przykład jest irytująca rzecz na przykład w WoWie. Kiedy chcesz sobie spokojnie przejechać na swoim koniu przez jakąś lokację, nie możesz, ponieważ ganiają cię jakieś wilczki czy tygrysy, które mają połowę twojego poziomu i nic ci nie potrafią zrobić, ale ganiają cię i... No, w pewnym momencie gry takie rzeczy już po prostu zrobią się nudne, więc... Twórcy gry... Twórcy gier, myślcie o takich rzeczach. Dobra. Kerlin, Kerlin, Kerlin. Co ty tu chcesz? Kerlinie o serce złotym, co świat dzięki utworzył, Boże wszelkiego złota, dziś przed tobą kroczym. Pieśni słów cennych, w cennych rzeki płyną ze świata całego, my z nich kupujemy nasz pieniądz, po cóż w twoich dziełach jest złego. I kładziemy tę małą monetę, by mnura ta stała się znakiem tym o złotym morze, co uczynił wartości wszelakiej. Dobra, to też już dosyć jednoznacznie jest napisane, co musimy dać. Niektóre zagadki nie są zbyt trudne. Co nam to dało? Targowanie się? Chyba tak. Dobra. Okej, następna lokacja będzie ciekawa. Okej, mamy tu bramę na pustkowia. Którą będziemy musieli odwiedzić. To oczywiście nie ma żadnego przejścia, więc musimy wracać naokoło. Okej, cierpliwości, cierpliwości. Dobra, damy się wpiszę tarantu. A wiecie co? To w następnym odcinku. Odnajdę tą... to czy przyspieszę trochę? Nie będę nagrywał całej podróży, nie ma sensu. Zacznę już następny odcinek od miejsca, w którym jest następny ołtarz. No i cóż, poszukam też jeszcze informacji, jak zdobyć to przejście Gorgota. Ponieważ chciałbym zdobyć te wszystkie błogosławieństwa. To jest całkiem fajna rzecz. No a poza tym cóż, no, mam jeszcze sporo ich do odbębnienia. Więc przez następne odcinki będziemy to robić. Okej, a póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!